Proszę Państwa, tak się jakoś składa, że urodziwszy się z ojca legionisty Piłsudskiego, oficera Wojska Polskiego, sztabowca z wojny bolszewickiej, jakowca urodzony w Wilnie, mieście bardzo ukochanym przez wszystkich, którzy się tam rodzili, mieście, które jest kolebką polskiego romantyzmu, tam się co krok człowiek potykał o taki dom, w którym tu mieszkał Mickiewicz, tu mieszkał Słowacki, tu mieszkał Śniadecki. Jest ono jakby natchnione tym duchem polskości i polskiego romantyzmu. I ojcu, i matce, nauczycielce kresowej, i temu miastu zawdzięczam to, że wyrosłem w jednoznacznie tradycyjnym, polskim, katolickim domu. Wszystko, co kocham, wszystko, co dla mnie ważne, wszystko, co moim zdaniem powinno być fundamentem naszego państwa, naszego narodu, naszego kraju, jest przez całe moje życie poddane atakom. Atakom i niemieckiej, i sowieckiej okupacji. Ja mówię o tych absolutnie prawdziwych okupacjach wojennych. I w okresie stalinizmu, a przyszło mi studiować tutaj w Łodzi w szkole filmowej w latach 51-56. I były to lata największego nasilenia tak zwanego odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, czyli ataku na wszystko, co polskie. Symbolem tego jest fakt, że jakby niemal równocześnie znaleźli się w więzieniu przywódca komunistów polskich, Gomułka i kardynał Wyszyński. Bo nawet Gomułka był nacjonalistą dla tych, którzy za Stalina trzymali nas za gardło. Miałem szczęście, że te studia skończyłem w roku, na przełomie roku 55 i 6, a więc w okresie tego trzęsienia ziemi, które przeszło przez stalinizm. Mówię o tych rewelacjach Chruszczowa, o oskarżeniu Stalina i po prostu wszedłem w życie zawodowe już w czasie tak zwanej odwilży, czyli zelżenia tego kagańca, który dławił nas w latach 50. Później bywało różnie, ale ja patrzę na Polskę, na kraj, który nie wybrał sobie swojej drogi. Nasza droga poprzez Monte Cassino, powstanie warszawskie, Tobruk, także Lenino, była drogą ku przedwojennej Polsce, ku kontynuacji Polski, tej drugiej Rzeczpospolitej, czyli nawrotu do tego wspaniałego dwudziestolecia, do którego można mieć różne pretensje, ale które wychowało najlepsze pokolenie Polaków chyba w dziejach. To pokolenie, które się tak wspaniale sprawdziło w czasie II wojny światowej, które pozwoliło na to, żeśmy byli wszędzie, walczyliśmy wszędzie, że byliśmy czwartą siłą w antyhitlerowskiej koalicji i że tym ludziom przyświecało hasło Bóg, honor, ojczyzna, rycerskie, sprawdzone hasło Polaków. Do dzisiaj ludzie tego pokolenia stanowią najbardziej świadomą, najbardziej czującą jeszcze ciągle odpowiedzialność za Polskę i jej przyszłość. I jakoś powrotu do tej Polski
Oczywiście nie było za Stalina, bo ta Polska była znienawidzona, była burżuazyjna, była do wykreślenia, była do wyrzucenia. W czym, szczerze mówiąc, nie jeden z moich kolegów dołożył ręki, ażeby ją ośmieszyć, żeby ją zohydzić. Otóż ja poświęciłem moje życie obronie tej Polski. Wtedy i teraz. Bo ona, bo jej wartości są pod stałym, a może wyjątkowo brutalnym dzisiaj atakiem. Ten atak, który idzie, on zresztą jest odbitką tego, co się dzieje w świecie, tak zwanego globalizmu. Ale to, co się dzieje w Polsce, kraju pomiędzy Rosją a Niemcami, który jest niezbędny Rosji, żeby się porozumiewać z Zachodem, Zachodowi, żeby się porozumiewać z Rosją. My, którzy jesteśmy tu na drodze, jesteśmy pod stałym obstrzałem, a mamy być tylko i wyłącznie, i w intencjach także naszych władz, wszystkich władz, od przewrotu poczynając, wszystkich władz, które nie są przywiązane do słowa niepodległość, które widzą los Polski jako kraju tranzytowego pomiędzy Wschodem a Zachodem. Kraju, który spełnia tylko rolę usługową wobec Wschodu i Zachodu. Kraju, którego nawet do głowy im nie przychodzi, że mógłby być niepodległym. A słowo niepodległy składa się z dwóch słów. Nie podległy nikomu. Otóż ta książka, która się niedarmo nosi dumny tytuł Obronić Polskość, w której na okładce zdrutowany, spętany orzeł Polski jest przewinięty taśmą filmową, to na tej taśmie filmowej właśnie starałem się przez lata zmieścić jej obronę. Obronę i Polski, i polskości. Bo uważam, że Polacy, których się pozbawia lekcji historii w szkołach, które się bardzo ogranicza, a kiedyś Goebbels powiedział, że wystarczy narodowi odebrać historię, niekoniecznie trzeba go mordować. Naród już nie istnieje. Nasi licealiści, którym wykreśliło się Sienkiewicza z obowiązkowych lektur, Konopnicką. Te wszystkie wyznaczniki, na których Polska, polskość, Polak musi się opierać i bez których właściwie nie może istnieć. Czyli ta walka o ciągłość, ciągłość polskiej historii, ciągłość polskiego myślenia, ciągłość polskiej państwowości, ciągłość polskiej edukacji, która była jedną z najlepszych na świecie. Ja mam przyjaciół, którzy są profesorami w Ameryce, którzy potrafią mówić do mnie, a są to profesorowie wyższych uczelni, renomowani, że czasem polski maturzysta przedstawia większy poziom, aniżeli amerykański student. Taki mieliśmy bogaty program, bo był to program, który miał kształcić ludzi nie w kierunku wąskiego zakresu jakiegoś fachu, tylko ucząc na przykład w technikach, dbał o to, żeby człowiek, który będzie rzemieślnikiem, także miał pojęcie o historii, geografii, literaturze, żeby był człowiekiem światłym, który swoje podejście do życia, swój światopogląd mógł kształtować przez wybór, a nie przez
narzucone z góry mody, telewizje, wszystko to, co ma nam odbierać samodzielność myślenia. Bo samodzielność myślenia Polaka musi naprowadzić na myślenie, a co z Polską? A co z moim krajem? A dlaczego mnie się odbiera te wielkości, na których ukształtowani byli moi rodzice, dziadowie i pradziadowie? Dlaczego to tak ma być? Otóż tym problemom, które mnie duszą przez całe moje życie, poświęciłem także tę książkę. Ta książka jest opowieścią autobiograficzną o życiu człowieka, który wybrał sobie artystyczny zawód. A wybrać artystyczny zawód według naszych kryteriów znaczyło wziąć na siebie odpowiedzialność. Ponieważ na przykład film potrafi docierać, jak mi się w życiu zdarzało, do kilkunastu milionów ludzi. I jeżeli tak, to trzeba odpowiadać za to, co się do ludzi mówi. Trzeba samemu najpierw wiedzieć, co się chce powiedzieć. Trzeba samemu się kształcić. Jak robiłem Polonię Restituta, film o odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę, którego bohaterami byli Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Korfanty, to trwało 4 lata, zanim stanąłem za kamerą. Trzeba było postudiować ten czas, tę epokę, znać prawdę. Bo nasza cywilizacja opiera się, nasza kultura opiera się na prawdzie, na kulcie prawdy. Za prawdę ludzie potrafili oddawać życie, potrafili znosić tortury. Złamanie swojej prawdy oznaczało właściwie wyrzeczenie się siebie i wszystkiego. A więc prawda to wyznacznik podstawowy. A do prawdy trzeba docierać, trzeba się uczyć, trzeba dążyć do niej wszelkimi drogami. I to jest ta odpowiedzialność. Żeby nie kłamać przed państwem, nie kłamać przed swoimi odbiorcami. I to znowu popatrzmy, jak to jest dzisiaj. Dzisiaj jak w telewizji zaczyna się mówić o jakimś temacie, to natychmiast sadza się po dwóch stronach przeciwników. I jeden mówi, że czarne jest czarne, a drugi mówi, że czarne jest białe. I się kłócą, a my wychodzimy z zamętem w głowie, że właściwie nie ma ani czarnego, ani białego, bo wszystko jest nie wiadomo jakie. Nie ma czerni, nie ma bieli. To są podstawy. Nasza cywilizacja to cywilizacja prawdy, piękna. A popatrzmy, co się dzieje z pięknem. Popatrzmy, jak zanikają kryteria piękna. Jak byle co, byle łatwiznę się wciska, jeżeli można za to dostać duże pieniądze. I dobra. A dzisiaj się mówi, dobro nie istnieje. Dobre jest to, co jest dobre dla jednego, a dobrem nie jest dla drugiego. Także wszystko jedno właściwie, czy postępujemy dobrze, czy źle, bo nie ma kryterium dobra. Nieprawda. Gdyby tak było, to by świat, który dzisiaj się kolebie, dawno by przestał istnieć. Nie przeżyłby co najmniej tego 1000 lat wspaniałej chrześcijańskiej kultury, która zbudowała te cudowne gotyckie, barokowe, cudowne budowle, która stworzyła tę wielką sztukę, od starożytnej Grecji, przez Szekspira, Mickiewicza, Puszkina. Wszystko to, co najlepsze, opiera się na tej
która na tej cywilizacji, na tej kulturze, która nie pozwala stale mówić, że wszystko jedno. Która podważa właśnie te kryteria dobra, piękna i prawdy. A mówię o tym dlatego, że to jest moja busola. Że to właśnie pozwala mi walczyć o to, żeby z tej drogi nie zejść. Chociaż to czasem bywa bardzo trudne i spotyka się często z niezrozumieniem. No bo łatwiej jest myśleć według kategorii mody, czy tak zwanego PR-u, dzisiaj takie dziwne słowo powstało, czy według stałego podważania każdej prawdy, czyli relatywizmu, czyli niewiary w to, że istnieje cokolwiek, co jest stałe, co jest konstans. No ale jeżeli tak, to nie istnieje wiara, bo wiara ma swój fundament, swoją opokę. Nie istnieje ojczyzna, bo co to znaczy ojczyzna, skoro można dobrze żyć bez ojczyzny? To wszystko nie istnieje. I dlatego tego trzeba twardo pazurami bronić. Nie pozwalać sobie na ułatwienia w myśleniu. Nie wierzyć podszeptywanym rozwiązaniom na życie. Każdy w życiu musi wyrąbywać drogę dla swojego życia poprzez prawdę właśnie, poprzez piękno, poprzez dobro. Żeby człowiek był coraz lepszy, coraz szlachetniejszy. A jeżeli człowiek, jednostka jest taka, to i zbiorowisko, które się składa z tych jednostek, będzie coraz lepsze, coraz ciekawsze, coraz piękniejsze. Dlatego myślę, że wbrew temu, że od wielu lat robi się wszystko, co możliwe, żeby Polakom polskość we własnych oczach zohydzić. Żeby powiedzieć, że Polak to taki dziwny, narwany twór, który nie wiadomo dlaczego z szabelką na czołgi się rzucał, który mordował Żydów, Ukraińców i Niemców. O Niemcach się mówi coraz częściej. Tak jakby to oni wygrali II wojnę światową, a nie my. Wymyśla się różnych grosów, różne jedwabne, różne inne kłamstwa, które mają poderwać w nas wiarę w to, że być Polakiem jest rzeczą piękną, dobrą i czego trzeba bronić. Gdybyście Państwo chcieli, jeżeli zechcecie zakupić moją książkę, ja mówię moją, to nie jest tylko moja książka, jest to książka mnie poświęcona, ale ona ma współautora, świetnego pisarza Lecha Niekrasza, zresztą absolutnie zgodnego z moimi poglądami, bo jest to książka, która jest tak zwanym wywiadem rzeką i on ten wywiad ze mną w tej książce prowadzi. Także ta książka ma za autorów i Fundację Polskie Gniazdo, i Lecha Niekrasza, i mnie. A jeszcze chciałbym podziękować wspaniale, wspaniale odnoszące się do tej książki siostry Loretanki z Rembertowa, które tę książkę wzięły w swoje ręce do obróbki, które ją przygotowały do druku i wydrukowały. I były bardzo szczęśliwe, że ta książka trafiła do nich. A nie jest to książka łatwa. To nie jest książka, która przyklaskuje wmawianym dzisiaj Polakom półprawdą.
Ta książka chce wymierzać sprawiedliwość każdemu czasowi, która się nie zgadza na robienie dziury w historii Polski, która się nie zgadza na to, że nasze życie jest albo czarne, albo białe. Nie, ono bywa bardzo barwne, chociaż te barwy mogą być bardzo dla nas uciążliwe, ale ono bywa wielokolorowe, wielorakie. I myślę, że tej właśnie wielorakości, temu, żeby przyroda składała się z wielu odmian kwiatów, a nie tylko tych dozwolonych. To jest właśnie walka, która jest przedłużeniem tradycyjnej polskości. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Przyjemność w tej chwili słuchać o tak wielkiej wymowie patriotycznej pana wypowiedzi. Chciałbym również wyrazić wielkie uznanie za filmy, które miałem okazję oglądać, zwłaszcza za Hubala, bo to było pokazanie Wojska Polskiego w całym kontekście realnych wystąpień konkretnego wypadku. To było bardzo piękne. Ale jak tam komuś wspominałem, że dzisiaj pan w Polsce w Łodzi jest gościem naszym, to niektóre osoby miały trochę pewne opory, bo jak gdyby ja sobie pozwolę śmiało i przeprosić pana z głowy za to, ale bo to wymaga pewnego wyjaśnienia. Właśnie pana związek z panem Moczarem i w tym kontekście i również z organizacją pod nazwą Grunta. Gdyby pan był łaskaw wyjaśnić te problemy, żeby ludzie nie mieli jakichś odczucia, że pan tam miał zbyt silne związki. Proszę pana, bardzo chętnie odpowiem. Żadnych związków z Moczarem nigdy nie miałem. Natomiast nie ukrywam, że mając do wyboru drogę Bieruta, Bermana, tych, którzy w imieniu Sowietów starali się dusić polskość w naszym kraju, odróżniam od tych, którzy nawet mając za sobą drogę, która się wywodziła jakby z tych samych kręgów, jednocześnie potrafili przerwać swoje życie ludzi wychowanych przez międzynarodówki i opowiedzieć się za polonizowaniem naszego sprezentowanego przez Churchilla i Roosevelta Stalinowi kraju. Dlatego nie ukrywam, że prąd, który reprezentował Moczar, był mi bliższy aniżeli bardzo sowiecka żydobolszewia. Natomiast podkreślam, związków żadnych nie miałem. Ja tego człowieka zobaczyłem raz w życiu, kiedy był już zwodowany, kiedy był, znaczy w stosunku do tego, co reprezentował wcześniej. Rozmawiałem z nim jako prezesem NIK-u. Ponieważ mój zespół, który prowadziłem, a który zrealizował nad Niemnem, między ustami a brzegiem Pucharu, Sekret Enigmy, film o Dom Świętego Ducha, film o Norwidzie, który robił same polskie filmy i dlatego był od razu, od początku na zębie moich międzynarodowych kolegów, mówię międzynarodowych z przekąsem oczywiście,
Stało się tak, że za sekret Enigmy reżyser Wiączek, zresztą powstaniec warszawski, został oskarżony fałszywie na życzenie Piotra Jaroszewicza o niegospodarność w realizacji tego filmu. Tymczasem ten film był debiutem kierownika produkcji i zaoszczędził sporo czasu i pieniędzy. A dlaczego Jaroszewicz tak zaatakował ten film i polecił Nikowi atak, wykończenie po prostu ludzi, którzy go zrobili? Dlatego, że bohaterami tego filmu są ci matematycy z Rejestkim, z... Boże, jak się nazywał Marian? Tak. Notabene, który ze mną jest z mojego gimnazjum, tylko sprzed wojny. Otóż dlaczego? Dlatego, że oni byli pracownikami tak zwanej dwójki wywiadu polskiego. No a wywiad polski, dwójka, to jest apagę satanas. To jest coś najgorszego, co mogło być. Tych wszystkich, nawet komunistów, wymordowanych w 1937 roku w Rosji, oskarżano wszystkich o przynależność do przedwojennej dwójki, czyli o prowokację wobec systemu komunistycznego. Dwójka było słowem przekreślającym, było wyrokiem śmierci. I oto właśnie został Wiączek i jego kierownik produkcji oskarżeni, tylko jakby za plecami, to znaczy niby o niegospodarność, a naprawdę trzeba było ukarać tych, którzy są nie... No, którzy wychylają się za nadto. I tak poznałem pana Moczara, trzeba przyznać, on mi pomógł. Uratowaliśmy Wiączka i kierownika produkcji. To jest jedyny mój kontakt. Czy jakieś miał pan trudności produkcji filmu Katastrofa Gibraltarska? Jakieś miał pan problemy? Bo tam zwiastunie filmu było takie... pan tutaj zwiastun tylko w telewizji raz. W latach 80. jest tam taka scena pokazana, bo pan pokazał, że żona Sikorskiego oskarża Andersa. Czy to zostało ścięte w filmie, czy... Przepraszam, proszę powtórzyć, bo nie zrozumiałem tego zdania. Pan w filmie... Że żona... Żona Sikorskiego... Nie mogła być żoną Sikorskiego. Bo to jest na cmentarzu banku. I ona oskarża Andersa podczas pogrzebu. Ja to tylko widziałem zwiastun, bo to w filmie, bo nie wiem, czy to zostało ścięte, czy po prostu... Nie, nic nie zostało... Znaczy ja powiem, co zostało ścięte, ale na pewno nie to. Proszę pana, żona Sikorskiego nie wypowiadała się, przynajmniej w Polsce, nigdy o Andersie. Nigdy. Natomiast powiedziała bardzo ciekawe zdanie, że ona nigdy nie wzięła udziału w żadnym święcie lotników polskich, RAF-u, czyli tych z Anglii. I powiedziała, i oni wiedzą dlaczego. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. W kulturze paryskiej, w zeszytach historycznych kultury paryskiej znalazłem wywiad z panem Sępem Szarzyńskim, pułkownikiem RAF-u, który był dowódcą eskadry, ale nie polskiej, brytyjskiej. I on daje wywiad jako przewodniczący tak zwanego kącika dobrych przyjaciół, czyli takiej wewnętrznej, a opozycyjnej organizacji w lotnictwie. I mówi tak: celem naszym była likwidacja generała Sikorskiego. Przy czym ja nie mogę powiedzieć, że on mówi o likwidacji fizycznej. On równie dobrze może mówić o likwidacji z funkcji, bo była
próba odwołania generała Sikorskiego z funkcji premiera. Przez dwa dni nie był premierem. Na interwencję wojska wrócił. I to interwencję zbrojną wrócił. Generał Sikorski był człowiekiem, który podjął niezwykle trudną misję. Była to misja człowieka, który był jednym z głównych zwycięzców w roku 20 nad bolszewikami, a który jednocześnie nie bardzo się zgadzał z tak zwaną polityką sanacji przed wojną. Był w opozycji do ludzi, którzy wywodzili się od Piłsudskiego. Uważał, że polityka tego rządu była polityką, która szła na manowce. Dlatego Francuzi odnaleźli Sikorskiego, żeby uczynić go premierem Rzeczpospolitej. Dlaczego? Dlatego, że uważali, że nikt z poprzedniej władzy nie będzie w stanie nawiązać jakiejkolwiek współpracy z Sowietami. A współpraca z Sowietami była głównym założeniem polityki amerykańskiej i brytyjskiej, i Churchilla, i Roosevelta. Oni wiedzieli dobrze, że Związek Sowiecki jest potęgą i dobrze wiedzieli, że jeżeli ta potęga przedłuży swój sojusz z Hitlerem, to wojna może być albo nie do wygrania, albo będzie bardzo trudna. I dlatego Sikorski miał w swoim otoczeniu bardzo wielu przeciwników. I kiedy podpisał z ambasadorem Majskim w 1941 roku sojusz, który zakładał utworzenie armii polskiej w Rosji, trzech ministrów złożyło dymisję i wtedy właśnie była próba odwołania go z funkcji premiera. Trwało to bardzo krótko, bo nastąpiła interwencja Churchilla i powrócił na swoją funkcję. Ale to właśnie chodziło o to, że ten człowiek, który walczył z bolszewikami, który nie miał żadnego sentymentu do tamtego kraju, myślał bardzo, ale to bardzo, jak gdyby ponad swój czas. On wiedział, że mamy ogromną ilość ludzi w lagrach sowieckich, że jedynym dla nich ratunkiem jest armia, wyciągnięcie ich z tych lagrów do armii. Notabene, jeżeli pan już poruszył sprawę Andersa, to wyprowadzenie Andersa, zresztą za zgodą Stalina, z Sowietów było popsuciem planów Sikorskiego. Bo plan Sikorskiego polegał na tym, że on, kiedy wiedział już, że Sowieci wejdą do Polski, chciał wejść przy nich jako duża siła, a jeszcze podlegała mu blisko 300-tysięczna armia krajowa w kraju. To on stworzył armię krajową, nie kto inny. Z rozbitych, różnych, skłóconych organizacji podziemnych on uczynił jedną armię krajową, czyli armię w kraju. To nie była jakaś osobna organizacja. Była armia w Rosji Sowieckiej, była armia w Szkocji, była armia w Iraku i była armia krajowa. Czyli część całości polskiej armii. I on uważał, że jeżeli wejdzie na czele paru dywizji do Polski i połączy się z armią krajową,
to będzie siłą polityczną, nie skierowaną przeciwko Sowietom, bo to by było samobójstwem wtedy wobec stosunku do Stalina, Churchilla i Roosevelta, ale byłoby siłą, która mogłaby politycznie wymuszać pewne sprawy na Sowietach właśnie. To zostało przekreślone. Także to są bardzo złożone sprawy. I o tyle tylko ta sprawa Andersa i Sikorskiego mogła się panu gdzieś jak gdyby połączyć w umyśle, ale tego w filmie nie było na pewno. Natomiast film był od samego początku atakowany. Zaatakował go między innymi autor dwóch wielkich biografii o Sikorskim, pan Olgierd Terlecki. On miał mi bardzo za złe, bo ja jemu posłałem scenariusz, a potem scenopis, a nawet zaproponowałem mu, żeby był konsultantem mojego filmu. Ale on to odrzucił natychmiast i nie tylko, że odrzucił, bo mógł napisać do mnie list, przepraszam, nie wezmę w tym udziału. Natomiast on napisał publicznie w gazecie, w Życiu Literackim, że nie może współpracować z Porębą, bo Poręba buja w obłokach. Wymyśla jakieś nieistniejące zamachy, bo przecież Sikorski zginął w zwykłej katastrofie lotniczej, bo samolot był za bardzo obciążony, tego. Nagle się okazało, i to było napisane z pełną świadomością, że może wpłynąć na niezrealizowanie tego filmu. Tak jak Maria Turlejska była taka historyczka stalinowska, fałszerka historii, zresztą niedawno przez IPN rozszyfrowana jako współpracownik bezpieki. Ona napisała do ministra kultury list protestujący przeciwko powstawaniu Hubala. Ponieważ napisała, po co nam ta apoteoza plebanii, dworków tej przedwojennej, burżuazyjnej Polski, komu to potrzebne? Ta sama droga została wykorzystana przy katastrofie w Gibraltarze. I wreszcie powiem ciekawostkę jedną o katastrofie w Gibraltarze. Ja miałem premierę w bardzo takim reprezentacyjnym kinie Warszawy, wówczas Relax. Wracam stamtąd, a właściwie nie stamtąd, bo jeszcze z bankietu takiego premierowego. Przyjeżdżam do domu i mam nagle z Komitetu Centralnego telefon, żeby natychmiast się stawić. Jadę i szef Wydziału Kultury mówi do mnie tak. Niestety filmu nie ma. Film na żądanie ambasadora ZSRR został zdjęty z ekranu. No to ja oczywiście, nogi mi się ugięły, ja już miałem za sobą 6-letnie bezrobocie w latach 60. za film o żołnierzach dywizji Maczka. Myślę sobie, teraz dopiero będzie 12 następnych. A on mówi jeszcze tak, ale jest jeszcze pewna furtka. Ambasador wyznaczył swojego pracownika. Jeżeli z tym pracownikiem dojdziecie do wniosku, że można uratować film, to film będzie uratowany. Ja byłem przekonany, że chodzi o Katyń. Dlatego, że katastrofa w Gibraltarze jest pierwszym filmem w świecie fabularnym, w którym mówi się wprost, kto dokonał tego mordu. Ale okazuje się, że nie. Chodziło o malusieńką scenkę, malusieńką, żaden widz by jej nie dostrzegł, w której w Gibraltarze wjeżdżający do pałacu gubernatora Gibraltaru McFarlane'a, tak się właśnie składa, że ten McFarlane, zanim został tym ambasadorem, był ambasadorem Wielkiej Brytanii w Moskwie. I do niego właśnie wjeżdża jednym samochodem, jedną bramą Sikorski, a drugą wyjeżdża ambasador ZSRR w Londynie, Majski. Ten sam, z którym podpisywał tamten układ powołujący Armię Polską w Związku Radzieckim. I o wycięcie tej scenki szło. Bo ta scenka w oczach widza mogła
podpowiedzieć, że tu jest jakieś dogadywanie się. Jakieś dogadywanie się. I takie są losy tego filmu. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę. Chciałbym bardzo podziękować w imieniu tych ludzi, którzy są potomkami kresowców, tych, którzy wyszli za ramię Andensa, tych, którzy walczyli w koalicji antyhitlerowskiej oraz tych, którzy pozostali na wiecznych śniegach. Mam pytanie do pana, jako do osoby, który porusza takie tematy niezbyt popularne, jeszcze niestety niezbyt dopuszczane do świadomości społecznej. Czy uważałby pan za konieczne przed jakimś plagiatem filmowym ze strony zachodniej nakręcenia filmu o setkach tysięcy ludzi wymordowanych na nieludzkiej ziemi, a konkretnie dam panu temat, książka łódzkiego autora Joachimka, który jako 18-letni chłopak przeprowadzający kurierów żołnierzy na Rumunię został spytany przez Sowietów i osadzony na Syberii, uciekł stamtąd. Później wrócił do Polski, z Polski też musiał uciec. 2 lata temu zmarł w Stanach. Napisał 3 książki wydane przez Tygiel Kultury. I czy uważał pan, że na tej kanwie, a świetnie napisane, bo czytałem te książki, na tej kanwie nie należałoby dać hołd tym ludziom, którzy za polskość niewinnie zostali tam zdegradowani bardziej niż zwierzęta tundry. Dziękuję. Proszę pana, oczywiście, że jest to wspaniały temat. I oczywistą jest rzeczą, że hołd złożony ofiarom Golgoty Wschodu jeszcze nie nastąpił. Był jeden film, w którym pewien kolaborant był głównym bohaterem. Kolaborant z czasów Lwowskiego Ośrodka Ludzi Kultury kolaborującego z bolszewikami. Nie ma takiego filmu jeszcze, o którym pan mówi. Z tym, że ja muszę panu powiedzieć, że ja mam na ten temat może niepopularne zdanie. Ja zawsze... Ja na przykład pamiętam, jak w mojej rodzinie zesłańcy mówili, że gdyby nie ludność rosyjska, to by nie przetrwali. Ja jestem wrogiem ustawiania polskich umysłów i serc w kierunku stałej nienawiści do Rosjan. Ja uważam, że Rosjanie są kulturowo o wiele bliżsi nam, że Tołstoj, że Turgieniew, że to jest literatura ta sama, co Sienkiewicz, Orzeszkowa i Prus. To jest to samo odczuwanie słowiańskie. I ciągle pamiętam, że pierwszą ofiarą komunizmu, który przecież nie był zakładany przez Rosjan, pierwszą ofiarą komunizmu byli Rosjanie, 50 milionów wymordowanych ludzi. I dlatego uważam, że każdy temat dotykający tej problematyki, zwłaszcza dzisiaj, kiedy właściwie wszystkie niebezpieczeństwa skierowane ku Polsce tak naprawdę idą z Zachodu, idą z Ameryki, tam, z tamtych wielkich banków, które
Tak samo rządzą Amerykanami, jak władze sowieckie rządziły Rosjanami. Czyli nie mają za dużo do powiedzenia. A toczy się gra właśnie o to, żeby zlikwidować cywilizację i zamienić ją w tę, którą Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci. Czyli cywilizacją egoizmu ludzkiego. Cywilizacją, która jest skierowana przeciw Bogu, zresztą każdemu, każdej religii, ojczyźnie, która jest cywilizacją ateizmu, międzynarodówek, pustki duchowej w człowieku. Temu służą szalone walki o skonfliktowanie kobiet z mężczyznami przez feministki. Temu służą gwałtowne, propagandowe gry z ludźmi inaczej kochającymi. To wszystko służy temu, żeby rozchwiać to, co jest w nas konstans, to, co jest w nas stałe, to, co jest w nas ciągłością od naszych ojców i dziadów. I dlatego myślę, że taki film, o którym Pan powiedział, który trzeba zrobić, jestem głęboko tym przekonany, tylko tego nie zrobią ludzie, którzy, wie Pan, raz nienawidzą tych Rosjan, a raz kochają, jak jest wygodnie. To musi zrobić ktoś, kto będzie odpowiedzialny za to, co będzie po tym filmie. Jak on wpłynie na ludzi. Czy on będzie nauką nienawiści, czy drogą do porozumienia przez prawdę? To jest moim zdaniem najważniejsze przy takim temacie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie związane ze Zmartwychwstaniem i autorką Zmartwychwstania, panią Luszą Ogińską. Ale także pytanie jest związane, powinno być skierowane do pani Luszy Ogińskiej. Ale myślę, że pan tak głęboko jest w tej tematyce, że można panu to pytanie, właściwie dwa pytania zadać. Czy pan nie uważa, że wykorzystanie pomysłu literackiego, Wyspiańskiego przez w tym właśnie utworze Zmartwychwstanie nie ociera się o plagiat? I drugie, dlaczego wprowadzona została postać negatywna, bardzo negatywna księdza, podczas gdy szczególnie w tym środowisku jest wiele postaci bohaterskich i bardzo pozytywnych. Dlaczego stawia to zmartwychwstanie księdza i księży w ogóle w złym świetle? Nigdy nie zabieram głosu, żeby nie powiedzieć, że uważam jej twórczość za wielką. Chociaż na tej sali siedzi bardzo bliska mi osoba, która też jest bardzo dobrą poetką, tylko że liryczną. Więc na ten temat, jak gdyby nie ma dyskusji, że to jest poetka, ja mówię czasem tak, że Bóg jak zsyła na Polskę najcięższe chwile, to daje Polsce wspaniałych poetów. Tak jak dał w czasach rozbiorów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego. Tak dzisiaj takimi poetami w tematyce narodowej właśnie są Lucia Ogińska i Kazimierz Józef Węgrzyn. Nie jest moim wyborem to, że zostały jakby naruszone dobre stosunki pomiędzy nami i moja przyjaźń z Ryszardem Filipskim. Boleję nad tym, uważam, że gdybyśmy tu stali
dzisiaj razem i mówili do państwa, mogli się oprzeć o własne plecy, to byśmy wywojowali o wiele więcej. Ale muszę się z panem nie zgodzić w sprawie tego księdza. Lucia Ogińska jest nie tylko bardzo głęboko wierzącą katoliczką. Lucia Ogińska była wielką przyjaciółką największego katolickiego filozofa, byłego rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesora Krąpca. I nie darmo ona z Filipskim nagrali taki serial rozmów z profesorem Krąpcem. Ja myślę, że ta postać księdza, który przecież tam przeżywa moment jak gdyby zagubienia się, utraty wiary w jakimś sensie. A to bywa. To nie jest tak, że wszyscy są monolitami. A przeżywa to dlatego, że schodzi z prostej drogi. Że wybiera modernizm, nowoczesność. Mówi, trzeba iść ze światem, niech pędzi. Kto się zatrzyma, ten będzie zniszczony. I gubi Chrystusa. I Chrystus musi do niego przyjść. Potrząsnąć nim. I przy końcu sztuki on wraca na drogę wiary. On, który przepędził Chrystusa, bo go nie rozpoznał, bo Chrystus przyszedł jako ubogi, jako bezdomny. A potem mówi, Boże, jakżebym Ciebie poznać mógł, przecież Tyś ubogi Bóg. On jest tego bogatego, tego pysznego Kościoła, który często jest fasadą, a od Chrystusa jest dość daleko. Natomiast po wstrząsie może się stać męczennikiem za wiarę. Nagle, kiedy pojął, co uczynił, jest pełna ekspiacja, pełne odkupienie za to. I chwała Lucii, że ona taką postać zbudowała, dlatego że w dzisiejszym Kościele te zjawiska istnieją i są groźne. Ona napisała tę sztukę z pełną świadomością, mniej więcej 6 czy 7 lat temu, musiałbym sobie przypomnieć, minęło stulecie od prapremiery Wesela Wyspiańskiego w Krakowie w Teatrze Słowackim. I ona wymyśliła sobie zupełnie nową, choć starą sytuację. Wymyśliła sobie wesele, które ma miejsce w tym samym miejscu, w którym się odgrywało wesele Wyspiańskiego, które Wyspiański obserwował i potem opisał. I jak gdyby zadała sobie pytanie, a co się zmieniło przez te 100 lat? Jak myśmy się zmienili albo nie zmienili? Co się z nami przez te 100 lat stało? I tak jak Wyspiański sprowadza duchy naszej historii do osądzenia tamtej popowstaniowej rzeczywistości, to ona przywołuje Piłsudskiego, poległych z Katynia, poległych z Powstania Warszawskiego, wreszcie Chrystusa do oceny tej rzeczywistości, w której żyjemy i w której grzęźniemy. I myślę, że to jest bardzo nowatorski, bardzo odważny i wspaniały zamysł. To ta wiara, że inni za nas będą myśleli, to ta wiara, że inni chcą dla nas dobrze, to ta wiara w to, że Zachód to jest ta nadzieja, ta jedyna droga, w której można znaleźć wolność. A przecież ten Zachód jest bogaty dlatego, że najpierw uprawiał kolonizację i niewolnictwo. Przecież to na tym wyrosło.
to dlaczego oni, widząc, że się dogadały Ameryka z Sowietami, że się likwiduje formę Sowietów, a powstaje silna Rosja i zostają puste ziemie, Polska, Węgry, Czechy, kapitalizm nie dopuszcza pustej ziemi, trzeba ją skolonizować. I to przeżywamy dzisiaj my. Kolonizowanie naszego kraju, krok po kroku. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że nadzieja jest tylko w naszych umysłach i sercach. Jeszcze przypomniało mi się, że w czasie I wojny światowej oficjalna doktryna polityczna Wielkiej Brytanii brzmiała, że najlepiej jest dla Europy, kiedy granica między Niemcami a Rosją jest na Wiśle. Jest na Wiśle. To zrealizowali w 1939 roku. To zrealizowali w 1945 roku. I moim zdaniem w 1989 również. I oni mają szczęście, że byli agenci Moskwy, przepisali się na agentów Waszyngtonu i Tel Awiwu. I prowadzą nas prosto ku przepaści. Ratunek jest jeden. Przestać spać. Ratunek jest jeden. Zdobyć się na odwagę samodzielnego myślenia. Ratunek jest jeden. Odrzucić wszystkich, którzy się zrodzili przy okrągłym stole, a przedtem w Magdalence. Ratunek jest jeden. Szukać prawdziwych Polaków i nie zastanawiać się, czy ktoś gdzieś był, czy nie był. Brać tych, którzy zawsze byli wierni Polsce. A Polsce można służyć w wielu miejscach. Z różnych miejsc można strzelać w jej obronie. I nikt dzisiaj nie pyta, przy tych lustracjach na przykład, co to zresztą za lustracja, jak pan Michnik przetrzebił archiwa, w których buszował przez 2 miesiące. To znaczy, że ci najważniejsi już nigdy nie będą lustrowani. Po drugie, nie należy pytać, gdzie kto był, tylko czy rozstrzeliwał, torturował, wynaradawiał, fałszował historię, fałszował naukę. O to trzeba pytać i za to trzeba oskarżać. A jeżeli ktokolwiek gdzieś był, ale służył polskiej sprawie, ma być z nami. Nie dać się dzielić, bo szatkowanie Polaków to najbardziej szatański instrument, najbardziej szatańska broń. Dlatego tak trudna jest obrona polskości. Bo ona nie jest nikomu poza Polakami potrzebna. Tutaj jeszcze pani ma pytanie. Czy mogę dodać do tego? Bo to tak wiąże się z tym tematem. Proszę państwa, żeby nagłośnić dzisiejsze spotkanie, byłam u księdza proboszcza w najbliższej parafii. Rozmawiałam z księdzem, a ksiądz mówi tak. Proszę pani, jeżeli pani jeszcze w to wierzy, to życzę wszystkiego najlepszego, bo ja już przestałem wierzyć w mądrość naszych ludzi. Tyle, co ja mówiłem, tyle, co ja ludziom kładłem do głów,
ale nie chcą słuchać. Stwierdził, że dopóki nie będziemy mieć dziurawych kieszeni i nie będziemy przymierać głodem, wtedy się nie obudzimy. Proszę Państwa, a przykładem tego jest właśnie dzisiejsze spotkanie. Niedawno był w Teatrze Nowym właśnie cytowany Michnik, który napisał książkę o antysemityzmie. Prawdopodobnie było pół Łodzi, że ludzie stali. Takie było zainteresowanie. Natomiast jeżeli jest spotkanie w obronie polskości, no to dziękuję, że Państwo przyszli, ale dużo więcej osób się tutaj ofiarowało, a nie dotarło. A chcę Państwu przeczytać tylko taki jawi mi się cytat z historii, który właściwie niedosłownie powiem, bo chcę go przetransponować na naszą okoliczność, że grzechem jest w dobie szerzącego się zła ludzi dobrej woli nic nie robić. Dziękuję bardzo. Myślę, że to nie jest taki długi czas, kiedy zajrzą nam strasznie głęboko do kieszeni. Ja nie, no oczywiście, że już, no ale jeszcze nie tak, że całkowicie umieramy z głodu, przynajmniej nie wszyscy, bo są tacy, którzy umierają z głodu. I ja wiem, że nasz naród, który jest jak lawa z wierzchu sucha i zimna, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i 100 lat nie wyziębi, powiedział Mickiewicz. I ja wierzę, że tak jest, ale i wierzę, że się obudzimy, tylko że to może być za późno. Będziemy narodem oczywiście, tylko bez państwowości, tak jak było przez 123 lata. Bo państwo nam kawałek po kawałku się likwiduje. A naród bez państwa jest niewolniczym narodem. A niewolnictwo jest dla nas przewidziane. Mamy być Palestyńczykami we własnym kraju. Chciałam powiedzieć, że będąc za granicą, zorientowałam się, że patriotyzm wcale nie jest taki zwalczany jak u nas. U nas się mówi, że patriotyzm to jest ciemnota, nacjonalizm i wszelkie pejoratywne określenia. Natomiast w Rosji kultywuje się patriotyzm, to samo w Niemczech, to samo w Skandynawii. Tam się podkreśla. Jednocześnie mam takie pytanie i taką prośbę zarówno do szanownego pana reżysera, jak i do Fundacji Gniazdo. Żył w Łodzi ktoś, kto studiował, kto został zepchnięty na margines, kto studiował właśnie w ukochanym Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego na Wydziale Sztuk Pięknych. Ktoś, kto tworzył, miał międzynarodowe nagrody. Ktoś, kto przed wojną otrzymał, był laureatem wielu nagród, a oprócz tego stypendystą Funduszu Kultury Narodowej. Ktoś, kto wygrał pierwszą nagrodę na międzynarodowy konkurs pomnika konnego Piłsudskiego. Ktoś, kto przywiózł ten pomnik do Łodzi w trudnych czasach powojennych. Przyniósł monitory, swoje prace, prace innych artystów. To zostało rozkradzione na wstępie. Nigdy Łódź nie dała mu prawdziwej pracowni. Ta Łódź, która niszczy w tej chwili wiele budynków, dla niego nie znalazła się pracownia z prawdziwego zdarzenia. Ta Tarkuda nie pozwoliła mu postawić konnego pomnika Kościuszki. Rzekomo miał to zrobić Lubelski, ten pomnik otworzyć, już Niemcy zniszczyli, natomiast Lubelski wcale nie zrobił tego pomnika, zupełnie dwie inne osoby. Nawiasem mówiąc, to był skandal, bo na przykład niezniszczone płaskorzeźby z Sokołu zostały ponownie otworzone. One się gdzieś pamiętają chyba w Radogoszczu do tej pory. Ten artysta to Edward Nowicki. Żył w nędzy tu, żył w nędzy, niedawno zmarł.
Nigdy się o nim nie mówi właściwie. Na łamach prasy się prawie nie wspomina. Nie tak dawno przed śmiercią, kiedy był już umierający, zniszczono mu chłopca w parku Sienkiewicza, gdzie był napis chłopiec bałucki i bawił się łódeczką. Na łódeczce był napis ex navicula navis, czyli proroctwo rozwoju łodzi. Z małej łódki wielka łódź. Chciałam pana reżysera głęboko prosić o nakręcenie filmu biograficznego o tej wielkiej postaci. Dziękuję bardzo. Proszę pana, chciałbym poznać pana zdanie, panie reżyserze. Jakie pan ma zdanie na ten temat, że tak skutecznie jest torpedowana intronizacja Chrystusa na króla Polski przez biskupów? Nie są biskupie. Dziękuję. Czy ma pan zdanie na ten temat? Proszę pana, Maciek, daj. To jest mój syn. Proszę pana, ja bym powiedział, oczywiście przez część. Część. To są tacy, którzy Kto jest za? Pazurami walczą. Niech pan wymieni. Nie chcę. Ja też nie chcę. To ja też nie chcę. Jestem katolikiem i coś mi obowiązuje. No. Jest rzeczą niewątpliwą, że nie można zlikwidować, czy też powalić na kolana polskiego narodu, nie rozwalając Kościoła. Kościół jest w ogniu ciężkiej walki. No przecież wszyscy widzimy tych biskupów, którzy wszystko, co jest przeciw tradycji Kościoła, tradycji ojczyzny, atakują. To przecież widać, no każdy, który choć trochę ma otwarte oczy, to widzi. Ale no Chrystus powiedział, no to jest Kościół mój, bramy piekielne nie zwyciężą go. I myślę, że przeżywając wiele takich wstrząsów, Kościół się jednak ostanie, zwłaszcza w Polsce. Jeszcze raz odsyłam do mojej polemiki z jednym z biskupów, która znajduje się w tej książce. I muszę powiedzieć, że byli tacy biskupi, którzy po tej polemice, ona się ukazała w piśmie Myśl Polska, gratulowali mi tej polemiki. Także bardzo to złożona sprawa. Tak jak istnienie Polski jest dzisiaj rozchwiane, tak samo jednolitość, całość Kościoła również. A myślę, że skoro mamy królowę korony polskiej, to możemy mieć i króla narodu polskiego. O ile oczywiście taka będzie jego wola. Walczyłem 8 lat o film o Katyniu. To znaczy może nie dokładnie o Katyniu, o rodzinie lwowskiej, rodzinie inteligenckiej. Tu siedzi autorka dialogów, notabene do tego scenariusza. Rodzinie lwowskiej, inteligenckiej, która się zaczyna, to jest taka saga rodzinna, zaczynająca się w szczęśliwe jeszcze ostatnie dni przed wojną. Później wybuch wojny, sowiecki nóż w plecy, mężczyźni idą na front, kobiety walczą o utrzymanie rodzin we Lwowie, a oni oczywiście dostają się do sowieckiej niewoli, jest śledztwo w Kozielsku i Katyń. A wynikiem śledztwa w Kozielsku jest los kobiet, które są wywiezione na Sybir i tak się kończył ten film. Żeby ten film nie powstał, straciłem swój warsztat pracy, czyli zespół filmowy Profil, który prowadziłem 25 lat i w którym wyprodukowaliśmy 86 polskich filmów.
I no, po prostu nie doszło do realizacji, bo kto inny musiał zrobić film o Katyniu? Rzekomo syn oficera z Katyniu. Druga sprawa. Ja oczywiście, ponieważ powiedziałem Państwu, że miałem niewiele lat, bo 28, kiedy zaczęło się moje pierwsze sześcioletnie bezrobocie, za film Daleka jest droga, o żołnierzach Dywizji Pancernej generała Maczka. Maczek miał jeszcze niedawno odebrane obywatelstwo, no i to się dla mnie tak skończyło. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te lata, ten trudny czas, niewątpliwie mnie jakoś zahartował, dał mi siłę, wskazał mi przeciwnika. Ja zacząłem, zamiast robić film po filmie, zacząłem się zastanawiać, czemu to w ogóle służy i komu ja tak przeszkadzam. I w związku z tym, ani na jedną sekundę, mimo wielkich trudności dzisiaj, bo Państwo chyba się nie dziwią, że władza nie bardzo mnie popiera, prawda? Ja zresztą jej też nie popieram. Także jest wszystko sprawiedliwie. Ale cały czas się przygotowuję do filmów. I mogę powiedzieć, że na bieżąco posiadam scenariusz, zatwierdzony on dziś, scenariusz i serial o księciu Józefie Poniatowskim, oparty o wspaniałą powieść Jana Dobraczyńskiego, Bramy Lipska. To jest 5 ostatnich dni życia księcia Józefa w czasie bitwy pod Lipskiem, bitwy narodów. Posiadam scenariusz na film polsko-rosyjski o Henryku Wieniawskim, naszym największym skrzypku i po Paganinim drugim skrzypku świata. To ciekawe bardzo życie, bo to jest człowiek, który już jako 8-latek miał stypendium cara Rosji, studiował w Paryżu, był patriotą polskim i zerwał z carem, który go mianował swoim nadwornym skrzypkiem w pewnym momencie. Ale ogromną część swojego życia spędził w Rosji. Tak się jego życie składało. Także to się nadaje do, i jest zresztą ubóstwiany, ponieważ Rosjanie, jak wiemy, są bardzo muzykalnym narodem. Jest ubóstwiany tak samo jak w Polsce. I nie tylko. Mam scenariusz o Wicie Stwoszu, czyli o czasie największego rozwoju Krakowa, za czasów Kazimierza Jagiellończyka. Mam scenariusz o niemieckiej rodzinie z Gdańska, takiego oportunistycznego profesora architektury Niemca, po którym mieszkanie objął mój przyjaciel i autor scenariusza Kazimierz Radowicz. To bardzo dobry scenarzysta i nad Niemnem, i między ustami a brzegiem Pucharu. I między innymi napisał taki scenariusz o rodzinie, która poprzedzała jego wejście do tego mieszkania, bo to jest człowiek, który w Gdańsku się znalazł później. I to są losy rodziny, która płaci ogromną cenę za pójście w kierunku Hitlera z oportunizmu i właściwie wszyscy poza jednym starym ojcem giną. Jeden pod Stalingradem, drugi w powstaniu warszawskim, trzeci na łodzi podwodnej. Czyli jest to taka historia domu, współczesnego domu w Gdańsku, w którym mieszka stary pisarz z małżonką i którzy znaleźli papiery po prostu po tych Niemcach i odtwarzają ich historię. To się nazywa, a później cały świat, hitlerowska pieśń Deutschland, Deutschland, über alles. To jest początek tego refrenu. Niemcy, Niemcy ponad wszystko, a później cały świat, czyli w łapach Niemiec. Trzeba sobie zdać sprawę, że to nasze
lenistwo i umysłowe i brak odwagi i właśnie brak historii. Bo proszę pani, Polska już raz miała być państwem Izrael. W czasie I wojny światowej był taki projekt złożony na ręce gubernatora niemieckiego w Warszawie, bestsellera. Była taka bezczelna propozycja i państwo miało powstać na Lubelszczyźnie. Wcale nie byłaby tam gdzieś w arabskich stronach. Także to myślenie, ono jest zresztą w jakiś sposób, jak się tak zastanowić, ono ma swój pewien sens. Dlatego, że przecież tu było największe skupisko tego narodu na świecie. Tu w Polsce. Oni mówili, że to jest paradis judeorum, czyli po łacinie raj żydowski. To później dopiero poszły te wszystkie wymysły o pogromach i prześladowaniach. Nigdzie nie mieli tak wielkich praw i możliwości jak tu. Tylko, że przed wojną to wyglądało bardzo normalnie. Było 10% ludzi tej narodowości, wobec czego było 10% posłów w Sejmie. Dzisiaj mamy tych posłów w Sejmie, nie chcę rzucać cyframi, ale na pewno o wiele, wiele więcej niż połowę, o czym w ogóle nie wiemy. O czym nie wiemy. Bo jak ktoś powie, że ty jesteś właśnie tej narodowości, to się jest natychmiast antysemitą. To jest tarcza. Ale są bardzo uczciwi, wspaniali ludzie tej narodowości, ja o nich też piszę, którzy walczą o polskość tak samo jak ja. I ja mam dla nich pełny, głęboki szacunek. Oczywiście to są rodzynki. Wyborcza Gazeta jest prawie oficjalnie ich gazetą, więc... Tylko dlaczego jest to najbardziej czytana gazeta w Polsce? Ja pytam Polaków. Bo w czasie okupacji, jak ktoś kupował Kurier Warszawski, to mu golono głowę i miał wyrok AK. A my dziś tu, jak to jest? Kim my jesteśmy? Proszę. Od godziny proszę o mikrofon, a tam się dorwaliście. Pokory, ojcze, pokory. Chciałem się pana zapytać, jak pan ocenia Andrzeja Wajdę? Mam nadzieję. Czy pana atakował w szkole filmowej, jak pan ocenia, jeszcze jedną taką rzecz chciałem się zapytać, bo pan studiował w szkole filmowej, jak pan ocenia Aleksandra Forda? Bo pan w filmie dokumentalnym o swoim życiu oskarżył Aleksandra Forda i Jakubowską, że za ten film w 61, to oni zadecydowali, że pan został po prostu... W 63. Trzeci. Że pana zniszczyli. No prawda. Chciałem wiedzieć, że taką rzecz. Nie zniszczyli, bo stoję. Nie chodzi o to, że zniszczyli, tylko że po prostu pana zablokowali do 68 roku, bo oni zostali wyeliminowani ze szkoły filmowej. Chciałem się jeszcze zapytać, czy Hubal w NRD, czy w RFN nie był pokazywany Niemcom? Jaka była reakcja Niemców na ten film? Czy oprócz Polski był pokazywany kraj domoludów socjalistycznych? Tak, ten film był bardzo popularny w Związku Radzieckim. Obejrzało go ponad 30 milionów ludzi. Nazywał się Major Hubal, oni zmienili tytuł. Ale to, o czym pan mówi, proszę pana, no ja powiedziałem, że generał Maczek, o którego żołnierzach ja zrobiłem film, miał odebrane polskie obywatelstwo. Zresztą 70 bohaterów II wojny światowej miało odebrane polskie obywatelstwo. Więc to zrozumiałe, że zostałem za to ukarany. Pan mnie pyta o Forda. Sprawiedliwie mówiąc, Ford
przed wojną zrobił 3 filmy w języku jidysz. I zrobił, ja go nie widziałem, bo nie ma kopii, bardzo znany i podobno bardzo dobry film Legion Ulicy o gazeciarzach warszawskich. A po wojnie przyszedł, proszę pana, z armią, z 1. Dywizją Kościuszki w stopniu pułkownika, już z misją założenia kinematografii w Polsce. Oczywiście kinematografii o określonym charakterze. Zresztą nie on jeden, bo szli inni komisarze, taki Borejsza, który miał stworzyć krytykę i literaturę odpowiednią, marksistowską, prosowiecką. Natomiast niewątpliwie Ford zrobił ciekawy, na owe czasy bardzo nawet taki, powiedziałbym, nowoczesny film o Chopinie, który można szanować na pewno. Wszystkie one miały swoje pewne akcenty, które były akcentami takimi usłużnymi wobec ówczesnej władzy, ale w sumie tak było. I nie to jest ważne. Ważne jest to, że to był człowiek, który był carem i bogiem tej kinematografii. To on decydował o wszystkim, o życiu Wajdy też. Bo Wajda był jego asystentem przez jeden film, a potem zrobił film Pokolenie o walce młodych ZWM-owców idących na pomoc powstaniu w getcie warszawskim. Nie będę się zastanawiał nawet nad tym, ale jest to fałsz nad fałszami, ponieważ żadna komunistyczna organizacja, a taką był ZWM, nie brała udziału w walkach w getcie Warszawy. W walkach w getcie Warszawy brały udział 2 oddziały Armii Krajowej, które zresztą wytraciły połowę swojego stanu. Był dowódca, w tej chwili nie rzucę nazwiska, bo nie pamiętam, który stracił tam, a oni walczyli 3 dni w getcie. Stracił tam brata i 2 synów. Także z zupełnie innej strony. Natomiast w Pokoleniu jest taka scena, gdzie właśnie tym ZWM-owcom AK-owcy kradną broń. To znowu jest nonsens totalny, bo jeżeli ktokolwiek miał broń, to miał Armia Krajowa. Ze zrozumiałych powodów, bo ponieważ była to organizacja absolutnie legalna. Była to część Wojska Polskiego na całym świecie. Także, no cóż powiedzieć. Ja bym nie utopił w kanale, w ekskrementach czapki generała przedwojennego. Ja bym nie kazał Maćkowi Chełmickiemu, wspaniale zagranemu AK-owcowi, ginąć na śmietniku. To wszystko było potrzebne, żeby pokazać, że ta Polska przedwojenna się rozpada. Że jej nie warto bronić, kochać ani szanować. No trudno, no. Człowiek bardzo utalentowany ma swoje słabości. Więcej nie powiem. Chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć na tym spotkaniu. Otóż rola polskich kobiet od zarania państwowości. Już Herman, walczący z Mieszką I, powiedział, że Słowian jest bardzo trudno pokonać, dlatego że oni się rozmnażają jak szczury. 3-5-krotnie szybciej i szybniej niż jego państwo. A na dobre złego, polskie kobiety i małe dzieci są siłą bojową, która staje do walki z wrogiem. Dlatego Polaków jest trudno pokonać. Na przestrzeni dziejów wszyscy wrogowie starali się zniszczyć polskość,
poprzez atak na kobietę, poprzez mordowanie małych dzieci. Jadąc dalej, aż do roku 1939, Niemcy, gdy weszli do Polski, stosowali tą samą zasadę. Gwałcono kobiety, okaleczano łona, albo wręcz zabijano. Dzieci, wiadomo, takich celów później były brane, żeby je germanizować, robiono selekcję. Rosjanie w następnym etapie posuwali się jeszcze dalej. Jak ta zwierzyna łowiąca na potrzeb swojej chuci, wyżywali się totalnie. Dziś mamy rok 2011 i co się dzieje? Naszym kobietom nie pozwala się, nie umożliwia się, jednoznacznie, nie pozwala się założyć rodziny w tym państwie, w tym kraju, w którym się urodziły, poprzez czynniki ekonomiczne, nie umożliwiające im wychowanie potomstwa, poprzez możliwość zdrowego wychowania potomstwa, a wręcz odwrotnie, proponuje im się to instytucje rządowe, pozarządowe, prokobiece rzekomo, pracę w krajach Unii jako osoby podcierające tylną część ciała tamtym paniom. Dziękuję. Czy ja mogę wejść panu w słowo na chwileczkę, zanim pan zacznie mówić? Dobrze, sekundeczkę. Proszę pana, jak pokazano, zresztą Polacy bardzo tłumnie poszli na ten film i bardzo się cieszyli z niego. Jak pokazano dziewczynę z AK w filmie Przesłuchanie? Jak teraz chciano pokazać żołnierzy Westerplatte? A my mamy znakomity, piękny film o Westerplatte. A ci mieli być splugawieni. A żołnierze na Westerplatte byli dobierani pod specjalnym kątem. Byli nie tylko wspaniale wyszkoleni, ale pod kątem moralnym, patriotycznym. To byli wybrani z wybranych, bo to było zadanie tej samej dwójki, o której ja mówiłem. Bo przecież to była tajna placówka. Niemcy nie mogli wiedzieć o tym, że ona była zbrojona. Jak się chce zeszmacić tych ludzi? Jak ja widzę czasem stare kobiety z Armii Krajowej, z Powstania Warszawskiego. Popatrzcie państwo, jakie one mają twarze. Jak czyste, szlachetne, piękne, mimo starości. Podobne do pani. Proszę bardzo. Dziękuję. Jestem ze Stronnictwa Narodowego imieniem Romana Błąskiego. Prezesem jest Ludwik Wasiak. Chciałem na wstępie podziękować za film Hubala, nie tylko za wszystkie filmy, za całą działalność, no, ale szczególnie za Hubala, gdyż jest to jeden z najbardziej walecznych żołnierzy i nie tylko on, ale jego żołnierze, twórcy później Cichociemnych i współtwórcy Wołyńskiej Dywizji Kawalerii. Ale chciałem teraz się odnieść do tego, co pani powiedziała, czy jest nadzieja. I jakby powiedzieć temu zwątpieniu, o którym pani tu mówiła. Przypomnę tu wypowiedź nieżyjącego już biskupa, chyba Kozala, zacytuję, który powiedział, że bardziej przeraża od przegranej orężnej zwątpienie, upadek ducha, bo niejako staje się mimowolnie po stronie wroga. A najlepszym dowodem tego, że jesteśmy potężnym narodem, silnym, aczkolwiek tak zniewolonym w tej chwili, świadczy to, ile tych ataków było i dwa żywioły zawsze nam zagrażały. Niemiecki, germański i żydowski. Oczywiście, nie wszyscy, bo byli jednostki, zdarzały się, owszem, nawet ginęli za Polskę, ale nie zmienia to faktu, że jako narodowość, to już Roman Błąski mówił i powinniśmy to sobie przyjąć do serca, że
Na egoizm narodowy, niemiecki czy inny, musimy odpowiedzieć narodowym egoizmem polskim. Tak samo na bezwzględność obcych sił musimy odpowiedzieć naszą bezwzględnością. I druga sprawa, Roman Moski mówił, że dany stan słabości narodu nie jest wskaźnikiem wielkości czy słabości całego narodu, bo były w historii momenty, historia pokazuje, że inne narody też, były pokolenia, gdzie się nie liczyły, państwo było słabe, a później wyrastały na potęgę. Weźmy chociaż na przykład, księstwa moskiewskiego, które było kiedyś słabe, a później wyrosło na potęgę. A historia lubi się powtarzać, więc tutaj powiem tak. Jest to nasza wina. Po części bierność, krytykowanie tylko. Łączmy się, chodźmy do komisji, rozdawajmy ulotki. Stronnictwo Narodowe jako jedyna partia to Romana Dmowskiego ma mundury i na tych mundurach mamy z tyłu napisane: jestem dumny, że jestem Polakiem. Oczywiście, powinniśmy wszyscy być z tego dumni. Oczywiście też możemy się wstydzić za nasze słabości, za nasze upadki, ale jako naród to jesteśmy, nie tylko świadczy teraźniejszość o narodzie, ale przeszłość i przyszłość. Musimy się wziąć w końcu do działania, jednoczyć. I dziękuję jeszcze raz za to zaproszenie i za całą twórczość pana. Dziękuję bardzo. Ale ja bym chciał dodać jeszcze jedną rzecz. Bo my się musimy zjednoczyć. Ale musimy wiedzieć wokół czego i kogo. I moim zdaniem, bo popatrzmy, co się stało po wojnie. Przecież myśmy byli narodem jednym jak pięść. Myśmy walczyli tylko po jednej stronie. Nie było takich narodów, które szły absolutnie wiedząc, o co się biją od początku do końca. Wszędzie były jakieś podziały. U nas nie. U nas podziały, myśmy się dali podzielić z momentem zakończenia wojny tak naprawdę. Na lepszych i gorszych. Lepszych Polaków, gorszych Polaków, lepszych katolików, gorszych katolików, nawet lepszych komunistów i gorszych komunistów. Na różnych. Podzielić. A nigdy nie zadaliśmy sobie pytania, a o co tak właściwie naprawdę chodzi? O co chodziło po wojnie? Dlaczegośmy sobie nie zadali pytania? Bo Zachód nas sprzedał. Myśmy wierzyli w Zachód. Walczyli ramię w ramię. Sprzedał nas. No to co? Dalej wierzyć w ten Zachód, który nas sprzedał? No chyba to trochę schizofrenia. Myśmy walczyli w lasach. Jesteśmy dumni z tych, którzy w tych lasach walczyli. Ale na Zachodzie nie było ani jednego człowieka, który by tych walczących poparł. Nigdy. To była samotna walka. I powiedziałbym, niezbyt racjonalna. Bo nie mająca żadnej szansy. No to co powinniśmy robić? A co powinniśmy robić teraz? Dlaczego my mamy takiego kaca? Dlaczego my mamy takie poczucie przegranej, czy poczucie niespełnienia? Bo nie zadajemy sobie pytania, co się stało? Dla kogo to się stało? Co nam to daje? A co odbiera? I wokół czego my się mamy jednoczyć? Pan powiedział tutaj słowa bardzo mi bliskie. Ja też jestem narodowcem. Dmowski jest dla mnie najmądrzejszym Polakiem w polityce XX wieku. Ale z drugiej strony, gdzie my jesteśmy, my narodowcy? Ile jest organizacji narodowych w tej chwili w Polsce? I dlaczego tyle?
a nie jedna. Myśmy się też dali uwieść. Przeżyliśmy jeden z największych zrywów polskich. Mówię o Solidarności. No dobrze, tylko że nikt z nas nie chciał zobaczyć, kto na plecach tej Solidarności wspina się do władzy. I po co? No przecież po to, żeby było tak, jak jest. Żeby Polska była ubezwłasnowolniona. To jest mały rozbiór Polski. Ale to trzeba mieć uwagę. Dlatego, że wielu z nas w tym uczestniczyło. Wielu kochało to. Wielu swoją młodość najpiękniejszą oddało. I teraz powiedzieć, że... No, że co? Błąd? Nie. Ale omyłka na pewno. Bo gdzie jest to państwo polskie? O co walczyli stoczniowcy? Dlaczego stoczniowcom nikt nie powiedział, że minie rok czy dwa, a z tej stoczni nie będzie, oni będą na bruku? A co tego ci panowie nie wiedzieli? Ci powiązani właśnie z Zachodem, ci, którzy byli kiedyś sowieckimi agentami, a stali się amerykańskimi, to oni nie wiedzieli, jaki będzie los Polski, że będzie kolonizowana. Nie wiedzieli? No to jeżeli tak, ja osobiście na przykład nie mam zaufania do nikogo, kto siedział przy okrągłym stole. Nikogo. Ani po prawicy, ani po lewicy, ani w centrum. To może jest czas, żebyśmy stworzyli nie lewicę, nie prawicę, tylko żebyśmy stworzyli Polskę, polskość, polską organizację, polską partię i wygrali jako 40 milionów wybory i z tymi, którzy się sprzedali i z tymi, którzy dali się omotać, zawrócić sobie w głowie. I którzy nie bardzo już chcą być Polakami, bo takich jest dużo.